kilómetro 2. A galera. Sí. Mucho auto. Tiene. Sí. Sí. También bastante. Ya me está dando la trompeta. Właśnie nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, podeszły do nas trzy dziewczyny. Zaczęły nam po hiszpańsku tłumaczyć, że źle stoimy. Dopytały się gdzie jest, gdzie jedziemy, skąd jesteśmy. Zobaczymy czy złota zasada, nie słuchaj lokalców, będzie miała sens. Idziemy na nowo. Ale posłuchaliśmy, zaryzykuję. Tak. No w sumie staliśmy tu chwilkę, ale co chwilę tylko podjeżdżały autobusy z autobusem. Żeby jechać dalej nie byłby problemu, ale jak nam powiedzieli, żebyśmy zapłacili 28 tysięcy guarani. Za połowę trasy w sumie. No to doszliśmy do wniosku, że raczej nie. Próbowaliśmy się, goście próbowali z nami targować. My chcieliśmy pojechać za dziesiątkę tych tysięcy. No niestety goście nie zgodził. Ale 3 złote nam spuścił, no. 3 złote utargowaliśmy, ale idziemy szukać nowej trasy. Nie chcemy znowu mówić, że w Paragwaju się ciężko łapie stopa, bo... Jak Paragwaj, Paragwaj podobnie jak Brazylia, podstawą handlu jest dobra muzyka. Hola. Hola. Jesteśmy na nowym miejscu. Na szczęście słońce zaszło, bo cienia nie mogliśmy znaleźć. Przyszliśmy naprawdę chwilę, byliśmy cali mokrzy. Na szczęście udało nam się znaleźć tutaj jakiś mały kiosk z yerbą, więc może trochę się pobudzimy. Ale pierwszą godzinę mamy za sobą. Babka, która nas wzięła, specjalnie wracała się z drogi, bo w sumie nigdy nie brała autostopowiczów. Przejechała koło nas, ale zaczęła myśleć. Wymyśliła, że no w sumie to mogę ich zabrać. I tak zostaliśmy po raz kolejny pierwszymi autostopowiczami u kobiety. Ale mamy jeszcze no w sumie kawał, bo 360 mamy dzisiaj do przejechania do tej polskiej wioski. Powinniśmy dzisiaj dać radę. Jest 19, 2 stopy. No i zostało nam ile? 20? No jakieś 30 może. 30 km. Komitet powitalny już mamy. Siema. Jak siedzieliśmy jeszcze w Paragwaju, to grzebaliśmy trochę po internecie, obczajając co ciekawego jest jeszcze dalej w Paragwaju. I znaleźliśmy filmik jednego gościa o polskiej wiosce. I to skąd nazywał się Tram. Mamy polski pomnik, idziemy to dopiero ogarniać. To jest nasza flaga. No fajnie jest to zobaczyć w Paragwaju jakiś polski akcent. Tyle kilometrów, tyle tysięcy kilometrów od Polski. Takie wozy nazywali tutaj polskie wozy, czyli Polakos. Nie wiem jak to dokładnie, bo akurat zapomniałem, ale w sumie sam pamiętam takie wozy ze wsi. Tylko takich hamulców nie widziałem. Wozy drabiniaste. To nie są drabiniaste. To nie są drabiniaste. Drabiniaste miały tu i taką drabinę. Się woziło siano. Boże, ale no mam takiej samej zasadzie, nie? Ten jest taki, mi się wydaje, że taki ładniejszy. To jest wóz na niedzielę na sumę. Do kościoła. Patrzymy co nas zostaje. Same browary, no. Same browary. Dotarliśmy do naszego hosta. Sklep z browarami dwa tygodnie temu gość otworzył. Byliśmy w szoku, mocnym szoku. Koncerter, który nas przyjął, ogarnął nam Polaków, którzy umieją po polsku jeszcze coś. Zaznaczył nam wszystko na mapach i w ogóle na Maps.me. Następnego dnia właśnie mieliśmy wychodzić, żeby sprawdzić te mapy. Mamy misję. Jesteśmy w tej polskiej kolonii i nasze zadanie, znaczy tak sobie wymyśliliśmy. W sumie tego chcemy.
dowiedzieć się czegoś o tym, dlaczego tyle Polaków tutaj było. Znaczy już niby trochę... No trochę wiemy. Trochę wiemy, tam... nawet wczoraj żałowaliśmy, że nie udało nam się iść nakręcić. Kamerki, no. Bo tata naszego hosta też ma tatę Polaka, Ukraińca właściwie, bo wtedy to były ukraińskie ziemie, które należały do Polski i taki tam klimat. I coś nam, no, sporo nam opowiedział, trochę już wiemy, mam nadzieję, że kogoś tu znajdziemy i będzie okazja coś pokazać. Tutaj są flagi krajów, z których ludzie zostali ściągnięci, także miszmasz. Ale jest Polska. Jest Polska, jest naprawdę, jest tu fajnie, jest tu ładnie. Ale nie zdążyliśmy. Doszliśmy do parku. W Polsce rząd powiedział ludziom, że możecie popłynąć, jeśli chcecie, czy musicie? Nie, było takie acuerdo Paraguay z Polską, żeby ten, co chce jechać z Polski do Paraguaju, to tutaj będzie ziemia. Tam mówili, że ładne drogi, szkoły, wszystko, a tutaj przyjechali drzewa. Las. Tylko las był. I one tak przyjechali oni i już nie mogli wrócić, bo nie mieli więcej pieniędzy. Aha. Tam sprzedali wszystko, co mieli, żeby kupić. Aha, bo trzeba było zapłacić jakąś kasę, pieniądze? Pasaż, jak się mówi, żeby przyjechać. Aha. Tak, oni sprzedali wszystko tam i przyjechali tutaj. Gość się okazał Polakiem, który gada po polsku. To był dyrektor szkoły. Zaprosił nas do siebie na pogadanie. Como se dice hija? Córka. Córka, moje babcia. Czyli twoja mama? Moja czy ciocia? Aha. Łona. Aha. Potem nas zawiózł do restauracji, którą też prowadzi Polka. Okej. Zaczynajcie, możecie próbować wszystkiego tam i nie wiem, chcecie gaseosę? Co to jest gaseosa? Gaseosa to jest... A to jakiś ten... Woda słodka, ale... Aha, to taka Fanta i tak, Pepsi. Fanta, Pepsi. A jak chcecie jugo z naranżą, to jest... sok tutaj co my z flamusi robi, tak. Okej, okay, dziękujemy. Nie okay. Wiem, wy będziecie wybierać. Okej, okay, to zaraz. Dobra, dziękujemy bardzo, bardzo dobre było. Nie chcecie słodkiego, co? Nie, jesteśmy full, pełni. Dobre. Bardzo dobre. Manolo, akompaniele, chodź tu. On nie rozmawia po polsku, pero jest mój syn. Aha. One są de Polonia. Polako. Llévalo junto a los abuelos. Bueno. La probaci va algo dom muy mame y muy agotada. Okay. I to beta kurus mariachi trochu. Dobre, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dobre? Dobre, pero yo no entiendo nada. Ok, no problema. Poquito español, poquito. Hay que hacer que él aprenda. Trzeba zrobić, aby on się nauczył troszkę. Po polsku. Bo potem ja dobrze nie rozmawiam, ale... Dobrze. Bardzo dobrze. Ale czyli mówisz, że jak się na niego wkurzysz, chcesz go opierdzielić, to się wkurzasz po polsku i on nie rozumie. Nie rozumie. Ja jemu mogę powiedzieć, że to taki niepotrzebny, a on będzie się śmiał. Co ja mówiłam? Nie rozumie. Ale to, co ja chcę jeść, lubi pirogi, lubi... Tak, to wszystko my robimy. Głąbki, pampuszki, naniśliki, to jest wszystko, to my trzymamy. Jeszcze... A próbowaliście tutaj to wprowadzać, sprzedawać? Si, przydajemy. My dzisiaj pirogi wszystkie poszły.
Jej syn zaprowadził nas do rodziców. Ci rodzice mają sklep. Mamy sklep polsko-ukraiński. I tutaj bardzo ważna sprawa. My mamy SJK-ma i my byliśmy święcie przekonani, że jeśli bateria, jeśli karta się zapełnia, to nas o tym informuje i przestaje nagrywać. A tutaj nie. Po prostu zaczęło kasować nagrania początkowe. I w ten sposób straciliśmy właśnie materiał. 6 godzin gdzieś tam siedzieliśmy, gadaliśmy, dowiadywaliśmy się różnych rzeczy o tym, jak to było na początku. Jakie były wielkie drzewa, że dżungla, że kobiety płakały, bo myślały, że my w życiu tego nie wytniemy, nie zbudujemy tu domu, nie zbudujemy tu nic. Zwierząt też masa i tych bezpiecznych, tych niebezpiecznych. Było tak, bo to wszystko był las. Tylko był tylko jeden las. Tam już Paragwajczycy żyli trochę, gdzie nie było lasu półkarmenu, tam półkarmenu, to Paragwajczyki kupali się w lasie, bo było dużo tygrysów. A Polaki dali w las, prawda? Ale nie ma tematu, że w Paragwaju tylko... A w sumie nie, no, tego nie mówiliśmy, nie? Ale są fajne laski. Hola! Miasto ogólnie zarąbiste. Jak ktoś się wybiera tutaj w ogóle do Paragwaju, to mega polecam. Bo jest spokojnie, w sensie bezpiecznie. Tutaj chodzę z kamerką i zero strachu, że cokolwiek jest jakiś nieprzyjemność spotka. Ludzie są spoko. Wszyscy ci siema, w sumie to wszędzie tak, ale tutaj jeszcze bardziej. Szczególnie jesteś biały i widzą, to jest mała wioska i wszyscy wszystkich znają. Widzą, jakieś świeżaki przyjechali i oni są nie stąd. Fajnie, nie? Gadaliśmy też z Polakami i jest na wypasie, bo ludzie są mega otwarci, opowiadają ci jakieś historie, co się tu działo, co to było. Idziemy sobie z hostem załatwić jakieś sprawy. O, ma jakieś sprawy. Tutaj Józef. A sobie znajdujemy po drodze Grzesiek, kogo? Jestem Grzesiek, podróżuję dookoła świata. No. Też jestem Polakiem. Także... W polskiej wiosce, mieście można spotkać również podróżujących Polaków. Elegancko. A jak kogoś wkurza jego fryzjer, irytuje go, nie możesz się z nim dogadać, to ja mam na to sposób. Tara! Dojeżdżaliśmy do miasta, od razu było widać, że tu jest miasto coś... jakieś takie ogarnięte. Tak, tu jest coś nie tak. Fajne, wszystko. To nie jest standardowy Paragwaj. Paragwaj. Trzeci świat. Ale wifi to oni na parku mają. Wszystko fajnie. Banany są tanie. Fajnie, jest ciepło, liczne są ładne, zielono, egzotycznie, ale jak się ktoś chce wybrać na podróż gdzieś, gdzie jest inna waluta i chce sobie założyć konto, tak żeby móc wybierać pieniądze, żeby było troszkę taniej, tak jakby na przykład w dolarach, nigdy w życiu nie zakładać konta w smartbanku, a dawniej w Nestbanku. W standardowym Paragwaju wszystko jest tranquilo. Tranquilo, tak. Jak zero się naprawi, samo się zrobi. Zasieje, tak. Ale tutaj wszystko przemysłowo, są na duże fabryki. Teraz już nie pamiętam, co oni tam... Boże. Potem byliśmy u Mariana. Drugi rok zrąbali 5,5 hektara lasu. Paragwajcy rąbali. Ale oni siekierami sprytnie. Wy widzieli takie drzewa grube, siekierami. Ten lapacz, co mówię, taki duży, siekierą rąbany. Drzewo takie sekuro 1,80 m, tak na przekrój miało. Oh. Ale oni umieli rąbać w Paragwaju. Oh, między sobą się żną jeszcze. Japoniec, on drugiego nie zabije, ale coś nie tak, to on sam siebie. Japoniec czy Japonka? Harakiri. Tak. Polak
Och, ja jemu dam cholera, żeby wiedział, dać, a nie, żeby go zbić. A Paragwajec nie. Paragwajec nie wie, Paragwajec zarzmi. Czyli to niebezpiecznie było dla Polaków. No, nie byli tutaj mieli zdanie. Był jeden, sprzedał się i córka już pojechała do Argentyny. On jeszcze nie został, się tam sprzedawał jakieś coś drobniejsze. Robotnik, ten co u nich robił, przyszedł, ją zabił i jego zabił, gospodarzy, pieniędzy szukał. Ale pieniędzy mieli schowane i nie powiedzieli. A córka widziała, gdzie schowane, jak przyjechała. To chodzi teraz, już parę lat jak wypuścili jego. Posiedział nim coś 20 lat, czy może więcej, trochę, 25. Wypuścili i chodzi tam po drugiej. Jak umrze ktoś, to się dzwoni. Tak, u nas też taka tradycja była. Jest. Zrobiliśmy sobie dzisiaj duże pranie. Ale... Więc nie wiem, jak szybko to wyschnie. Przypadkowo ogarnąć nocleg w sklepie z meblami. Było nieźle. I teraz też mam sklep z meblami, a właściwie fabrykę. I chciałbym się dowiedzieć, jak produkują te wszystkie meble. I mam taką możliwość. Ojciec naszego hosta opowiadał nam, jak to pracownicy przychodzą do pracy czasami. Czasami przyjdzie cyknięty, nie spał całą noc, bo pił i przyjdzie do pracy i śpi w pracy, w stolarni. Jak powiesz jednemu, ej kolego, no nie bardzo, ja cię zwalniam, wynocha. Tak nie powinieneś robić w pracy. To wszyscy oburzeni są, że w ogóle zwróciłeś mu uwagę, że on tak nie powinien robić. Tak, to on się zwolni. On mówi, to ja pójdę szukać innej pracy, a koledzy za mną pójdą. Coś tu ciekawego nas spotkało we Fran. Nasz host zabrał nas pewnego wieczoru, pewnej nocy na łowienie w rzece Parana. Jest godzina 22, a my co robimy, Wojtek? Idziemy na ryby. Polować, nie na łowienie, na polowanie na ryby. Chcę wyprofilować dobrze okulary. Chłopaki, może macie ochotę na ryby, nie? Bo ja bym wieczorem pojechał. To my jak... Ej, no dobra, nie? Dawaj. Dobra, spoko. Tak. Pakujemy sprzęt, patrzymy harpuny. No to tak, właśnie się dowiedzieliśmy, że nie jedziemy tylko na ryby, tylko jedziemy upolować raje, płaszcz. Płaszczki przecież trujące są, zabić cię mogą. Nie, te nie, to tylko do szpitala trzeba jechać i tyle. Złowiliśmy płaszczki. I łowimy, nie? I myślanka, łowimy sobie, ty łowimy. Ty masz tu wędkę, łowisz tak, tutaj tak, pyk, fajnie. To proste, jak w Polsce, tylko że łowimy w nocy, więc nie ma... I dużo więcej ryb w sumie. Tego jeszcze nie wiedzieliśmy, czy więcej ryb. Tylko co było najśmieszniejsze. Dla nas to nie było wtedy śmieszne, oni się śmiali dość dobrze. Tak. Gość złapał pierwszą rybę, wyciąga, a to jest pirania. Tylko ta mała, nie to dużo takiej wielkości, no nie wiem, takiej. Wtedy trochę się zdziwiliśmy, bo wcześniej łaziliśmy, jak łowiliśmy te płaszczki, łowiliśmy po kolana w wodzie.
Nie wiedzieliśmy, że tam jest jakieś zagrożenie. Dobrze, że nam powiedzieli w ogóle później, jak już zaczęliśmy łowić na wędki, że tu pirani jest od cholery. Mi się nawet udało złowić kilka ryb. Byliśmy jeszcze w jednym domu. Polak będzie rozmawiać z Ukraińcem, rozmawia po ukraińsku, a Ukrainiec zawsze po ukraińsku. Pero są ludzie pracowite i dbają. To tyle, że tak jak Polaki mam wszystkie kasy katoliki, a oni je i pentekostale, i ortodoxo, i grego-katoliko. Más o menos 7 kościołów mają. W Paragwaju to przede wszystkim terere i tranquilo. To są słowa, które zapamiętałem. Terere to cały czas masz mieć termos przy sobie i sobie popijać zimne yerba mate z lodem. A tranquilo to jest po prostu tranquilo. Jakoś się to samo zrobi. Słońce świeci.